Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladki, zapraszam was bardzo serdecznie na pierwszy materiał na moim kanale z gry The Calling, czyli z gry, która miała niedawno swoją premierę na Steamie. Z góry zaznaczam, że ja swoją kopię załatwiłem sobie sam, po prostu załatwiłem sobie sam. Twórcy chcieli bądź nie chcieli, nie za bardzo się kontaktują z wszystkimi, z którymi chcą, więc ja zaopatrzyłem się sam w swoją kopię gry. I cóż, stwierdziłem, że jest fajna, więc pokażę wam ją ze względu na to, czy twórcy chcą, bym ją promował, czy nie chcą, żebym jej promował. Stawiam, że jest im to i tak na rękę, ale pomińmy sobie to. Czym jest gra The Calling? Gra The Calling jest grą na razie, jeśli chodzi o te pierwsze wersje, jest to gra, która nawiązuje do bardzo słynnego teraz już trybu Battle Royale, czyli po prostu do Igrzysk Śmierci, gdzie walczy albo pojedyncza osoba, albo walczą drużyny ze sobą po to, żeby oczywiście wygrać, zdobyć coś ciekawego, no i jakoś sobie też zająć czas. W tej grze są trzy tryby. Pierwszy to jest tryb solo, czyli gramy sami versus inni gracze. Drugi to jest tryb kooperacji, powiedzmy, czyli razem z partnerem bądź partnerką, kto co lubi, możemy walczyć z innymi drużynami. Trzecia opcja to jest tak zwany tryb praktykowania, jeśli tak to mogę nazwać. Po prostu tryb treningowy, gdzie możemy sobie poćwiczyć różnego rodzaju rzeczy, taktyki. Co jest naprawdę całkiem fajne, bo w innych grach tego typu nie mamy dostępu do mapy, żeby móc sobie po niej pochodzić, pozwiedzać, posprawdzać gdzie co jest, żeby po prostu wiedzieć gdzie się kierować. Co więcej, jeśli chodzi o home, jesteśmy w tym miejscu akurat, jest loadout, czyli jest oczywiście to, co w tej chwili posiadamy. Tutaj mamy nasze perki podstawowe, możemy sobie wybrać trzy, ja wybrałem sobie, że oczywiście mamy szansę na zadanie tutaj rany przy pomocy włóczni, 20% na to, że moje kroki i crafting są praktycznie niesłyszalne i że zabicie wroga odnawia mi 25 punktów zdrowia. Myślę, że będę sobie testował różne i postaram się wam po jakimś czasie pokazać, które według mnie są najbardziej słuszne do wyboru. Dalej mamy airdrop, czyli oczywiście to, co może nam wypaść ze skrzynki. Ja wybrałem sobie archera za 100 punktów funku. Czym są funki? Zaraz wam omówię. I mamy jeszcze outfit, czyli możemy sobie modyfikować naszą postać. Możemy sobie również grać kobietą, możemy jej wybrać tutaj, proszę bardzo, jakieś czapki. Inne widzę, że na razie w tej chwili się to nie ładuje mi. Nie za bardzo chcę. Proszę bardzo, możemy wybrać sobie spodnie, możemy sobie wybrać body, możemy sobie wybrać tutaj naszą nasze włosy? Mogę to nazwać po prostu włosami. I możemy sobie to zapisać jako jakiś tam z preset. O, po prostu preset. I możemy sobie też oczywiście zaprosić kogoś. Tu jest, jak my się nazywamy, nasz awatar. I zacznijmy sobie grę. Zagramy sobie oczywiście w Free for All, czyli grę tak jakby dla wszystkich. Gramy solo przeciwko innym graczom. Co muszę podkreślić? Ja miałem okazję zagrać dopiero dwa razy i nie ukrywam, że zginąłem mega szybko. Jestem na razie beznadziejny w tą grę. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie z czasem. Mam nadzieję, że troszkę moja sytuacja, jeśli chodzi o jakby to powiedzieć, jeśli chodzi o moje granie w tę grę, poprawi się, mój skill się polepszy i będę wam w stanie pokazać coś, co będzie naprawdę warte obejrzenia. Ale na taki, powiedzmy, pierwszy normalny mecz, w którym chciałbym cokolwiek pograć, bo już cokolwiek o tej grze wiem, chciałbym wam pokazać, jak to wygląda z mojej perspektywy. A więc zaczynamy w skrzyni, respimy się oczywiście w jakimś tam ciekawym miejscu, bardziej ciekawym bądź mniej ciekawym. Mamy całkiem fajne miejsce, bo mamy od razu, proszę bardzo, punkciki z funkami. Już wam tłumaczę, czym są funki. Funki jest tutaj waluta, która jest to waluta, którą mamy w lewym dolnym rogu nad staminą, czyli naszą energią i nad naszym zdrowiem. Jesteśmy dzięki temu w stanie oczywiście robić bardzo ciekawe rzeczy, tak jak otwieranie skrzynek, którym oczywiście, które ma nas przybliżyć do zwycięstwa, bo możemy sobie z nich pozyskiwać różnego rodzaju fajne przedmioty. Ja sobie na sam początek wezmę coś takiego, żebym miał coś do walki, bo oczywiście są tutaj różne systemy walki, jak no od najprostszych naprawdę, od zwykłego uderzania w jakichś innych graczy po takie ciekawe rzeczy jak chociażby blokowanie, odpychanie graczy, które wygląda w ten sposób. Dalej mamy opcję chociażby zadawania lekkich obrażeń, czyli po prostu uderzania w nich, ale możemy też sobie tak jakby napinać tą broń, jeśli tak to mogę określić. Ktoś tu był chyba, takie mam wrażenie. Możemy sobie napinać tą broń i możemy sobie oczywiście zadawać większe obrażenia. Oczywiście działa też system tego, że jeśli uderzymy jakąś inną postać, innego gracza, Caltrops, proszę bardzo, to jest to, co bym chciał zrobić. Jak uderzymy sobie innego gracza, to możemy sobie nie tak, to chciałbym podnieść jako kamyk. I tu jest patyk, bardzo fajnie, blowgun, to bym chciał stworzyć. Możemy sobie wtedy oczywiście uderzyć go w plecy i dostanie bonusowe obrażenia od tego, że fanki sobie weźmiemy. Dostanie dodatkowe obrażenia od po prostu ciosu w plecy. Ludzie są savages!
Mamy tu jakiegoś gracza, który na mnie poluje. Nie mam już czym go uderzyć. Więc sobie stąd ucieknę powoli, śmiało. On też chyba nie ma czym walczyć, też ma kamień. A nie, on ma nóż. Bijemy go po twarzy, ostro. Dobra, spróbujmy z nim. On na razie jest lepszy, bo ma nóż, więc ma nas szansę obić. Nie wiem, czy mam jakiekolwiek z nim szansę w tej chwili. Próbuję go... Au! Mogę uciekać chyba tylko. Aj! Średnio to wyszło. Takie mam wrażenie. Gościu ma trochę lepszy ekwipunek. A, jest już bliski uśmiercenia mnie, a ja nie mam staminy. Taktycznie? Może się uda? Może się uda? Ała! Ała, ała, ała. Muszę odnowić sobie staminę. No i... zostałem zabity. A, gości miał tak mało zdrowia. Tak mało zdrowia. A, Microsoft Excel. No, najlepszy nick na świecie. Dostałem jakieś czerwone spodnie. No cóż, wrócimy sobie do menu i spróbujemy wystartować sobie jeszcze raz, bo oczywiście to nie jest to, co chciałem wam pokazać. Słabe miejsce mi się trafiło, bo nigdzie nie miałem, jakby to powiedzieć, budynku do przejrzenia. Jak się znajdzie budynek, to są wiele większe szanse, bo oczywiście mamy przedmioty, które możemy zrobić. Mi udało się jedyne co zrobić, to blowguna, czyli plujkę? Mogę to tak nazwać, plujką. Jeśli trafi się w gracza, to jest to o tyle fajne, że wtedy oczywiście gracz zaczyna co jakiś czas wymiotować, ma lekko zamazany ekran, jest pod wpływem tak jakby trutki i jest to całkiem fajne, niestety nie udało mi się w kolesia trafić, a gościu miał chyba z tego co widziałem nóż, no i mógł trochę lepiej podziałać. Co mnie też trochę boli w tej grze, to oczywiście dużo jest update'ów w tej chwili. Udało nam się również nauczyć rozgrywki, co mnie bardzo cieszy, bo 4 razy mniej więcej krócej przed czasem. Co mnie trochę boli, to to, że zwykłymi pięściami jesteśmy w stanie zadawać te same obrażenia, co kamieniem i patykiem. To jest naprawdę męczące i chciałbym, żeby to zostało zmienione. Czy tak zostanie zrobione? Niestety nie wiem, ale myślę, że jest to dosyć nielogiczne. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy fajnie, bo jesteśmy przy jakimś budynku od razu, więc możemy polecieć, pobuszować sobie w nim i zobaczyć, czy coś ciekawego... Water Treatment North. Możemy pójść i zobaczyć, czy coś ciekawego jesteśmy w stanie tu zdobyć. Więc tak, poproszę, ja chciałbym tu wejść. Tu są jakieś skrzyneczki, w których nic chyba nie będzie. Nic nie ma. Lecimy sobie wyżej. Już ktoś tu wbiega. Już ktoś tu wbiega. A jakbym znalazł cokolwiek... Dobra. Brass Knuckles. Okej, okay, dajesz gość, dajesz. A! Zbijmy mu twarz. Dobra. Au! Wow! Na razie mnie mocno obija. I po twarzy go. Tak samo, dobra, dawać go. Minimalnie, o! Bo jeszcze to przegram. Dobra, będziemy się oczki otworzyć. Ała! No co jest, co jest? Yeah! Yeah! Rzuciłem w niego tym. Stwierdziłem, że to będzie nie najgłupszy pomysł i się udało. Dobrze. To nam się udało, to mi wyszło. Jestem szczęśliwy, jestem naprawdę przeszczęśliwy. Bo to mi jakoś wyszło. Niestety nie mam zbytnio jakichś fajnych rzeczy. O, jest skrzyneczka z lutem. Spróbujmy ją sobie otworzyć. Może coś fajnego nam się trafi. Okej. Jest bardzo fajny axe, to mi się podoba. Pójdziemy sobie również zrobić jakieś bandaże. To co wam nie mówiłem, też tutaj są craftingi. Proszę bardzo, w ten sposób możemy sobie craftować różne ciekawe rzeczy. Ja jeszcze aktualnie nie chcę. Brass Knuckles biorę, bo mogę oczywiście sprzedawać też przedmioty, żeby otrzymywać tą fajną walutę. O, tu jest coś jeszcze. Nie, wydawało mi się, że coś tu jest. Dobra, bierzemy sobie to. Jeszcze tu jest szafeczka, w której też oczywiście nic nie ma. Zbyt pięknie by było. Lecę sobie to chyba sprzedać. Takie mam wrażenie. Jeszcze pójdę górę przejrzeć, czy na pewno nic nie pominąłem. Tu jest coś, co mogę otworzyć. Tworzymy sobie skrzynkę z funkiem. Znaczy za funka właściwie.
Weźmiemy sobie wrench. Wrench jest z poziomu trzeciego, więc mi się bardzo podoba. Oj, przeleciałem. Wydawało mi się, że ktoś tu jest. Na całe szczęście nie. Dobra, funk for life. Trzymaj. Lecz mnie troszkę. Dobra. Fajny jest też komentator, bo w tej grze jest bardzo fajny system właśnie komentowania, gdzie gościu komentuje to, co robimy aktualnie i to, co robią inni gracze. Oj, wybacz. To, co robią też inni gracze, bo jeśli ktoś zostanie zabity, to on mówi, że gracz został zabity. Jeśli zaatakujemy jakiegoś gracza, to powie nam również o tym, że ten gracz, którego zaatakowaliśmy, bądź ten, który zaatakował nas, został zaatakowany. Myślę, że mam fajne dwie bronie i na razie jest to nie najgorsze, ale bardzo chętnie chciałbym też sobie stworzyć te kaltropsy, tą plujkę. Więc fajnie, jakby mi wyrzuciło, o, jedną łodygę. Dobra. I teraz tak, lecimy dalej. Mogę też stworzyć łuk, którego na chwilę obecną nie chcę. Nie, tak, chciałem z patykami. Chciałem kamyk znaleźć. Oczywiście mogę też sobie go wydobyć teoretycznie. Nie wiem tylko, czy chcę, bo nie wiem, czy jest tu ktoś w pobliżu. Teoretycznie może być. Tu słyszę jakiegoś gracza. Oła! Ten gracz jest bardziej brutalny. Ała. Na razie się tłuczemy jak dwóch głupków. Ała. Dobra, uciekamy powolutku. Ma łuk chyba. Dobra. Jesteśmy w stanie go zabić. Teraz kto wygra? No i... Tak mało brakowało. Zadałem 200 obrażeń. Naprawdę ogrom. Lime Solid Baseball Cup. Myślę, że słabo. Perfect Rank, nie, to będzie Performance Rank, czyli ranking wydajnościowy. Myślę, że B. Nie najgorzej, jak na to, że żyłem tylko 5 minut. Aha, i on miał tutaj Load Dropper, miał Leg Day i miał Armor. Czyli, aha, to on dlatego, bo on miał Armor i tylko dlatego udało mu się przeżyć. Tylko dlatego, że miał więcej zdrowia niż ja, powiedzmy. Trudno. Tak nam się udało zrobić te dwie bitwy. Myślę, że nie najgorzej, bo prawie w drugiej dwóch przeciwników pokonałem. Cokolwiek się więcej dowiedziałem o tej grze, teraz wiem, że warto zaglądać na pewno do tego budynku. A ja wam dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinku, za obejrzenie tego materiału też, tak? Do zobaczenia w kolejnym, w którym myślę, że pokażę wam no już ciekawszą bitwę, gdzie uda mi się zabić chociaż kilka osób, albo wygrać, albo być blisko wygranej. Jeśli chcecie więcej odcinków, wiecie co robić, czekam na wasze oceny, na wasze komentarze. Póki co, trzymajcie się ciepło, no i cześć!